Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i udajemy się na Wenus w dzisiejszym odcinku z Destiny. Konkretnie misja A Stranger's Call, czyli po prostu odpowiadamy na wezwanie obcej nam kobiety. Jeszcze obcej, ale w sumie już widzieliśmy ją dwa razy. Kończąc pierwszą planetę i teraz drugą. Kurde, okej, czyli co planeta jakieś spotkanie. Choć teraz chyba twarzą w twarz wreszcie, więc jedziemy. A może od razu... Na hardzie? Tak zróbmy, cholera, niech będzie jakieś wyzwanie. Przy okazji od razu więcej doświadczenia załapię. No a też w sumie, nie wiem czy ustawienie harda było dokładnie w tym konkretnym momencie dobrym rozwiązaniem, bo palę papierosa cały czas. Bo stwierdziłem, że nie ma potrzeby czekać między kolejnymi nagraniami, więc sobie palę spokojnie. The radio message she sent came from somewhere in the jungles of Venus. Aha, i to tylko tyle. Ale dżungle Wenus, już mi się podoba. Jakieś lesiste tereny. Świetna opcja. The Shattered Coast. This colony was built by the Ishtar Collective. Records say they once studied ruins older than humanity itself. We thought this was all lost in the collapse. Nie, naprawdę? Wygląda bardzo ładnie. Troszeczkę jak w Rage'u. Ej, tam były takie pseudo postapokaliptyczne widoczki. No ale też głównie jak w Last of Us na przykład, gdzie roślinność wygrała z myślą techniczną ludzi i z architekturą. I don't like us getting dragged out here and not being able to get the lay of the land. There used to be a guardian outpost nearby. Let's see what they have on this place. Ale słońce jest wszędzie. I to nie powinno nikogo z was dziwić. No dobra, lesiste tereny, ale gdzie te dżungle? Spodziewałem się dżungli. Wow. Tam ktoś, ale naparza! Gdzie tam się dzieje walka jakaś. Wow, i tam chciałbym się dostać, ale niestety. To nie jest ten rodzaj MMO, gdzie można iść wszędzie. O, co za słupy dymu. O kurde, na Wenus nie dzieje się wcale dobrze. Wcale, a wcale. Ani troszeczkę. Ale spokojnie, idziemy. Przypominam, lecimy na hardzie. No a jak spotkam tutaj dregów, wandali, akolitów i tak dalej w niezmienionych formach, to będzie mi, kurde, autentycznie przykro. Że tak mało kreatywni byli ludzie od bestiariusza. No wandal, no cholera wandal. Ja rozumiem, że przeciwników nie mogliście walnąć 100 tysięcy rodzajów, no bo kurczę, musicie zaprogramować dla każdego rodzaju przeciwnika oddzielne AI, podejrzewam. No ale... Kurde, coś więcej niż 4 czy tam 5 rodzajów przeciwników z każdej rasy, no kurde ludzie. Bez przesady. W Warcraftcie, zobaczcie, World of Warcraft, ile jest rodzajów przeciwników, no niech to szlak. To jest zdecydowanie mniej. Ale nie, dobra, serio, to lecimy w kierunku dobrym. Może nie będę musiał jeszcze wcale papierosa gasić. Może jakoś się uda z zapalonym to przejść. Bez problemów. Drek? Headshot. Drek? Headshot. Headshot. Ej, nie, serio? Mam zajęty palec wskazujący i środkowy prawej dłoni. Ale w sumie tak tylko kciuk mi jest potrzebny do celowania, ale i tak idzie dobrze. No ale Crucible'a bym tak nie włączył w takim stanie. Nie, 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 bo to jest już okazanie przeciwnikowi braku szacunku. No i też w sumie później po wynikach widać, jak się braki oznak szacunku kończą. Deeper Ghost? Nie wiem czemu nawet, ale spoko, jeżeli bardzo chcesz. A czyżby do tego, żeby z wróbelkiem wystartować? A, dokładnie. Dobra, spoko, to... Ale dobra, faktycznie, ale przed jazdą... Zgaszę. Dobra, dźwięk odkręcanej butelki. Znana praktyka. I proszę bardzo, jesteśmy z powrotem. Gdzie teraz? Tam. Nie wiem, czy używanie wróbelka tutaj będzie dobrym rozwiązaniem akurat. W tym konkretnym przypadku, bo mogę spaść tam w przepaść. Ej, moment, 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 moment. Czy przypadkiem tutaj nie jest miejscówka, którą widzieliśmy wcześniej? Na pokazówce, powiedzmy, tej planety? Czy... Jooo! Ale spadł. Ale bym zleciał. I nie wiem, czy bym uszedł z życiem.
O kurde, kosmici przylecieli. Ale tam daleko, łe, tam spokojnie. Najpierw może zajmijmy się tymi, którzy są tutaj pod ręką. Nie, ale tam muszę iść w prawo, czyli jeszcze bardziej tam. Więc co miałem dobrą sprawę, nie ma nawet po co do nich strzelać, mimo tego, że na hardzie. Inaczej, co, to by była zupełnie inna gra, jakbym teraz biegał z dwoma ziomkami, nie? To by było zupełnie coś innego. Zupełnie inne doświadczenie. No ale niestety, nie każdy ma PS4 z moich znajomych, to raz, a dwa. Nie każdy chce nagrywać odcinki na kanał, niektórzy po prostu lubią nieskrępowanie się bawić. Choć w sumie... Jakby już któryś z moich znajomych miał PS4, to nie wydaje mi się, żeby dużym problemem było namówienie go do gry w Destiny. Suros AJPS32. Cóż to? I czy dobre to? Pulse Rifle. Nie. Tutaj coś. Rakiety. I lepsze. I dwa w magazynku. O kurde. O tak. Oh yeah. Oczywiście, że tak. Ojej, zielona poświata? Nie. Wydawało mi się. Otworzysz drzwi, proszę? Jeżeli ładnie, poproszę. Pretty please. Dzięki. Tylko żwawiej, jeżeli możesz, bo celuję do ciebie. No już się, kurczę, nie... Nie wymiguj się. Pospiesz się. Okej, dobra. Czyli dajemy się prowadzić jak po sznurku tej pani, która wysłała komunikat. Może nas prowadzić w pułapkę równie dobrze. Może być na przykład po stronie ciemności. Kurczę, no wydaje mi się, że na pewno w całej historii wszystkich Guardianów, że na pewno się trafił jakiś, który po prostu okazał się zdrajcą. Tak jak ciemna strona mocy, jak Sithy. No, Sithy. Zależy jak to czytać. No albo Shity. Zemsta Shitów. Nie no, ale kurczę, co tutaj? Gdzieś jeszcze dalej? Dalej. To szybciej zróbmy. O, ale się pochowaj, widzicie to? Autentycznie nie widziałem. Tylko dlatego włączyłem skuterek, bo stwierdziłem, że nikogo tutaj nie ma, a tutaj proszę bardzo. Dwóch dregów. Jeszcze zostawili, o, specjalny sprzęt dla mnie. Więc dobrze, że im nie popuściłem jednak. Ej, no, ale czy takiego surosa ja przed chwilą nie podniosłem? Dokładnie takiego samego? Nie? Dzięki. O kurde. Skąd ten fiolet? Nie, nawet nie fiolet. Niebieska poświata. Ale co, idę dobrze? Idę dobrze. O, jest lucik. Cydonia AR3. Nie, to już sprawdzę. Jak tam Cydonia? Ja, no 91 w ataku. No pff. Ja tam muszę 200 zobaczyć, żeby poważnie rozważyć zmianę. Okej, no właśnie też widziałem na radarze, że z każdego kierunku dosłownie czerwone znaczniki się pojawiały. Wydaje mi się, że tutaj będzie pułapka po prostu. Ale mogę się zawsze mylić. Jak tu się wypuścić? No to mi wskazujesz właśnie. Aha, sorry, jest ikonka Deploy Ghost, a jak debil nie wciskam. Sorry! Co tam? Szczerze, to fascynujące? To mi koniecznie się zgadza. Goblin Disciple, no wreszcie, kolejna rasa, czyli kolejna planeta, kolejna rasa. Ej, dobra, eksplodują, ale nie dostają criticala za taki strzał. Więc może faktycznie to nie jest ich czuły punkt. Co jest ich czułym punktem w takim wypadku? Czyżby lampka? Nie. Nie, ej, kurde, nie wiem. Ale ich głowy eksplodują należycie, kiedy się trafi im w czerep, więc może to faktycznie... Kurde, zboczyłem ten granacik teraz. Aha, tamten ma tarczę na zawołanie dosłownie. A właśnie, może im trzeba najpierw kaptury pościągać, a później w łeb dopiero. Okej. Okej, może to zaraz sprawdzić. Ale najpierw, jeśli pozwolicie... Oj, oj, co on robi? To był Hobgoblin, a nie Goblin? Ale widzę, mimo tego, że futurystyka w pełną gębą, to i tak Hobgoblin, Goblin, Ogr i te sprawy jeszcze dalej są obecne. Jak w Magii i Mieczu dosłownie. O kurde. Dobra, wiecie co? Za dużo was? Kurde! Nie umrzę, że nikogo.
Ja pierdzielę nikogo. Przestraszyłem się tego dużego, który mi się pojawił tak nagle. I zmoczyłem, ale już mogło być po nich, ale w sumie... Testujemy nowe rakiety może. Przestrzeliłem. Nie wierzę, ale fejle wchodzą teraz. Ale fejle, fejl za fejlem dosłownie. Kurde, kahaj za kahajem. Wow, 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 dobra, może na tego nie konkretnie, albo może jednak. Jak to i skąd, bo zaraz zginę. Dobra, ale force push dalej działa pięknie. Niech tak pozostanie, niech tak pozostanie. Wow, tak się teleportują po prostu, tak? Nagle ta niebieska sfera świetlna i się pojawiają. Klasyczna teleportacja. Aha, rozwalając im czerep, oni są wprawiani w grgawki, no to ej. To tak róbmy. No ale to nie są krytykale w dalszym ciągu, a może w sumie oni nie mają krytykali. Tak na dobrą sprawę. No, to może być właśnie to. Tu może być pies pogrzebany. Dobra, masz tu granat. Ale kurczę, on się co chwilę teleportuje, no. Oj, shit. Nie chcę tu zginąć. Respawn restricted, przypominam. Łoch, kurde. To obniżenie lotu teraz uratowało mnie autentycznie tyłek. Ej, wow, on szarżuje, nie? Więc może tak, i tam będziemy musieli schodami. O kurde, oszy. Mam jakieś rakiety? Nie mam nic. Nie mam autentycznie nic. A on już tu jest. No! Można się przestraszyć takiego szarżującego przeciwnika. No podejrzewam co? Jeszcze lecą! Kurde, sporo ich. Może do tego, że na hardzie włączyłem. Choć w sumie jak widzicie, ten hard wcale nie jest aż taki hardy. Aż taki trudny, oczywiście, o to chodziło. Ej, ale ty to przeładuj. Zdecydowanie, tak nie może być, że chodzisz z nieprzeładowaną bronią. 16 pocisków to jest w sumie aż nadto, ale i tak warto zadbać, żeby magazynek był pełen. Dobra, kolejny Minotaur, ale ten tym razem nie biegnie do mnie. Czyli nie pała chęcią sprintu. Może za chwilę, jak mu rozwalę oczko. Nie, jednak w ogóle. Nie doczekałem się. Skoku adrenaliny z jego strony. Okej, dobra. Chyba w oko cyklonu wszedłem teraz. Zupełnie niepotrzebnie. No, zgon. Tu będzie zgon. Tu będzie zgon jak nic. Albo... No nie, nie wierzę, jeżeli to mi się uda. O kurde. Dalej, respawnuj. Czy regeneruj się. Zdrowie me. Proszę. Naprawdę niewiele brakuje, żebym wyszedł z tego z życiem, no kurde! Dobra, odskok tutaj, w powietrze. Na chwilę. Dobra, może tak po prostu teraz ich wyczyszczę i mi się jakoś zregeneruje, no. Nie, bo mnie kurde Minotaur goni. Dobra, na dwie. Ale okej, chyba tamta strona jest w miarę bezpieczna. Jest regeneracja w pełni, więc teraz tylko postrzelać do nich. Uszczuplić ich szeregi. Dobra. Jest Minotaur. Bo jego boję się najbardziej. Wow. Nowe granaty. Ale snajperzy dalej są obecni, widzę. Inne bronie, ale... Snajper jako funkcja pozostaje dalej. Dobra, jest super naładowany. Gdzie jest Minotaur? Na nim to przetestuję. Też przetestuję. Tym go kurde mam zamiar wykończyć. No, żebym trafił. Prawie, kurde, nie centralnie. I jeszcze zdążyli się przeteleportować dalej. Shit! No nie! Ej, widziałem flotowy zasobnik? Nie, przewidziałem się tylko. Ale? No, jednego! Chociaż jednego! Dobra, jest! I rakiety! Jedna tylko w sumie. Kurde, szkoda, ale... Jak dobrze trafiona... To zawsze coś działa, pewnie. O kurde, za blisko. Zdecydowanie za blisko podlazłeś. Ej, gdzie on jest? Dobra, tutaj szybko, no. No, tego jednego. No teraz reload. Najgorszy z możliwych momentów, Piechol. Najgorszy z możliwych momentów. No. Jeszcze ktoś? No nie mówię, że kolejne Minotaury.
No nie zdzierżę tego po prostu. Dobra, jakaś zaszyfrowana wiadomość, to się przyda później. Nie, no takie tam gobliny, nie ma problemu. Serio. Nawet na hardzie, jak widać. Już odparłem wszystkie heksy. What are these things? Heksy, dokładnie. To są te rzeczy. Wow, cutscenka. Czyżby wreszcie spotkanie? Po raz pierwszy pasek od loadingu widziałem na dole. Ale jaja. Well fought. You're here. We haven't got much time. No kurde, nie jesteś z mojej rasy, ale liczyłem na jakiś romans. Why have you been watching us? I don't even have time to explain why I don't have time to explain. No właśnie to wytłumaczyłaś, tak po części. I will. I know. Will what? I wasn't talking to you, little light. I'm a ghost, actually. Many guardians fell. Strong ones. But you made it here. Yes, I'm listening. They are here. With me. Who's she talking to? Przeskanuj ją albo coś. Może z kosmitami. You need my help, Guardian. Is that why you brought us here? They brought us here. The Vex. Vex, nie Hex. Evil so dark it despises other evil. Jak zło tak złe, że nie cierpi innego zła? Kurde! No. I was not forged in light. Oh. But I believe where our paths cross, ground could break. Ej, może to jest ich czuły punkt. Brzuch właśnie. A? Have you heard of the Black Garden? Nie. We've heard the legends. A, dobrze o nim przynajmniej słyszeli. The greatest threat to us all lies there. Where these machines are born. Find the Black Garden. I podlej kwiatki. W czarnym ogrodzie. Can you help us find it? My path's my own. I can't. No po cholerę mnie tam wysyłasz, jak nie chcesz nawet drogi pokazać. Find the Black Garden. We need to see the Awoken. Ah, yes. The Awoken. Przebudzony, tak? Out there wavering between the light and the dark. A side should always be taken, little light. Even if it's the wrong side. Czyli co, ona wybrała ciemność, a wybrałem światło, tak? How many? Hold position, kill the engines and don't let them find you. Ej, ale z chęcią jej pomogę, jeżeli jest taka możliwość. Wow. So, fajna moc. How do we find the Awoken? Chcemy zniknąć. They live all the way out at the edge of the darkness. Last place the light touches. Can't we just stay here with the murderous robots? No. Little light. Don't do that. Little light. Małe światełko. No faktycznie, ale w sumie powinienem nazywać się mało światełka, bo mało światełka daje w ciemnych lokacjach. No dobra, no tym sposobem kończy się kolejna misja. Z głównego wątku. No prawie już tam Voidwalker wleciał. No i zaenkryptowany, zaszyfrowany przedmiot, więc jedziemy jeszcze szybciutko do wieży przed końcem odcinka. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, aaa, trofeum Lucky Sevens. Jeżeli mnie nie myli moja pamięć, to tam, kurczę, była jakaś zaszyfrowana broń. Więc naprawdę z chęcią bym to sprawdził, naprawdę z chęcią. Dobra, ładuj się, a ja sprawdzę jeszcze paporki szybko, w międzyczasie. No lepsze. Cholera, no dobra. Niech wam będzie, a tutaj? Nie, tutaj gorzej, zdecydowanie. Mimo tego, że rare. Więc może dismantle? To na szybkości. Dobra. Co, nic nie dostałem? Oj, coś tam wpadło, jakieś 28 czegoś. Ale zostało przerwane. Pewnie przez wlot w hiperprzestrzeń. Ta, jasne. Nie, no po prostu coś tam nie zagrało. Wybitnie. Nie, no Pulse Rifle mnie nie interesują, serio. Zresztą mam dwie takie same dokładnie. Cydonia też słabo. Dismantle.
Tu, no zobaczymy, co tu będzie w specjalnej broni. Dopiero zobaczymy. Ej, no długo lecisz, serio, jak na hiperprzestrzeń to naprawdę jest za długo. Choć wiem, że hiperprzestrzeń jest bezpośrednio uzależniona od szybkości mojego łącza, jak szybko się gra wczyta. No ale kurde, tak trochę za długo. Siema. O, nowy taniec jakiś ma. Nieźle, 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 ale nie mam czasu na takie pierdoły. Chodźmy szybko. No liczę, że jakaś fajna snajpa, ewentualnie fajny shotgun. Ej, 400 glimmerów, tak po prostu. Okej. Okay. Jest Outlander MK38, ale nie, bo to jest za misję, to będzie słabsze od tego, co mam. Aha, raczej tak. Nie. Nie wierzę, jest lepszy, jest zdecydowanie lepszy. Okej, okay, dobra, to ten idzie na sprzedaż, niestety. A ten do łapy, później w Crucible'u. Okej. Okay. W sumie te gorsze rakiety też mogę od razu zdysmantlować. Tutaj coś na auto rifle plus rifle. No nie, no też wek. Nara żegnam, ozięble. Rękawice jakieś, braczki, papcie. No papcie tak, papcie też są i można je od razu wywalić. Okej, okay, ale ile mam pieniędzy? Ile mam peklu? 3000, ej, czy to nie starczy przypadkiem na jakiś nowy skuter? To znaczy Sparrow, wróbelek? No, zobaczymy, zobaczymy. Z chęcią kupię, już będę miał naprawdę zapewnione środki transportu w pełni. I transportu międzygwiezdnego i także lądowego. Co prawda powietrzny jeszcze, no, tak troszeczkę kuleje. No ale aby co statkiem międzygwiezdnym można. Moim Regulusem, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Hej, hej. Tak, Regulus, dokładnie to jest ten. Już go mam. Który z tych? Mam odpowiednią kwotę, pewnie, że mam. Może taki czerwonawy, Nomad. Wszystkie są takie same, tylko kolorystycznie się różnią, tak? To dobra, może taki wtapiający się w otoczenie. Seeker, Nomad, Cavalier. Ej, kawaleria. Ten. Jak to wygląda? No ej, wygląda fajnie, ale zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Nie, zdecydowanie nie. Ten, na którego się czaiłem. Taki szarawy. Sobiutko. Ten. No, wtapiający się w otoczenie, jeżeli to jest piach, a nie beton. Fiolet z szarością. Nawet. A to? Nie, ten zdecydowanie za bardzo się wyróżnia, więc tak, albo ten zupełnie ciemny, albo ten. Ej, dobra, weźmy tego. Fiolet symbolizuje Warlocka. No, pięknie. I teraz tylko jeszcze w inwentory, czy tam w equipmencie sobie go zmienić na ten właściwy. Proszę bardzo, pyk. Dokładnie, i teraz za pomocą prawego triggera mogę robić 90. Zakręty pod kątem 90 stopni. Zobaczmy, jak wygląda. Nieźle. Ale dobra, kochani, serio. Ej, moment. Speak to the Vanguard to collect the reward. O, to jeszcze nie koniec tego odcinka, się okazuje. Jeszcze lecimy odebrać nagrodę. Ślizgiem pod schody. Oczywiście. Dobra, spokojnie, znam drogę. Przyspieszę to wam, wy też ją znacie już. Dobra, i Cora Rey już na horyzoncie. Jaka nagroda dla mnie za oczyszczenie księżyca z kosmitów? Słucham. Coś fajnego? I to słabsze, i to... Oj, ale tutaj dyscypliny więcej. Chociaż tyle. No i tak wszystko idzie do rozwalenia. No to... Sorry. Ale... Moment. Tutaj nie mam czegoś. O, nie, no dobra, nie. To akurat nie. Tu też nie. No niestety. Od tej pani już nic więcej. No to wywalmy jeszcze te nowe papcie. Nawet bez przymierzania ich. To znaczy nie papcie, tylko hełm, co ja gadam. Dobra, dismantle. Dobra, hadroniczna esencja otrzymana. Łapka w waszą stronę. Trzymajcie się, pozdro. Cześć, hej.